Hej kochani, witajcie w kanale Baw się ze mną, zabawki dla dzieci. Słuchajcie, zbliżają się święta, powoli bo powoli, ale dzisiaj przygotowałam dla Was kalendarz adwentowy ze znaną Wam wszystkim na pewno Elzą, bohaterką z filmu Frozen. No i mam nadzieję, że znajdziemy tutaj w środku bardzo ciekawe gadżety z tegoż właśnie filmu. Zobaczmy, co mamy z tyłu. Słuchajcie, mamy wszystkie postacie z Frozen. Także można tutaj samemu stworzyć sobie, ponacinać i stworzyć pudełko. Pudełko skarbów, zdaje się. No ale co najważniejsze, jest to oczywiście kalendarz adwentowy, także dostaniemy się zaraz do wszystkich 24 drzwiczek, żebyście mogli zobaczyć, co się w nim znajduje. No, mam nadzieję, że jesteście równie podekscytowani i zaczniemy od numeru 1, drzwiczki numer 1. Bardzo duże drzwiczki, ojej, ale wielki, słuchajcie, renifer breloczek, także można go ze sobą zabrać do szkoły, na spacer, przypiąć do torby, do spodni, do kluczy, oczywiście najbardziej powszechne użycie breloczka. Fajny renifer, mega słodki, zobaczcie, jak się śmiesznie uśmiecha do nas, takim krzywym uśmiechem, duże oczy. No dobra, mamy pierwsze drzwiczki za nami, szukamy teraz dwójki i zobaczmy, co Disney przygotował nam dalej. O, tutaj takie długie te drzwi. O, coś mi tu wy... A, proszę bardzo, mamy ołówek. Trójka. A, tu mamy gumkę do włosów. A nie, to jest chyba bransoletka. Albo może być i gumka z takim serduszkiem, z postacią z Frozen. I teraz czwórka jest u góry, także odsunę, żebyście dobrze widzieli. Co jest w czwórce? A, tutaj jest chyba naklejka z Olafem. Taka wypukła naklejka. Olaf bałwanek. Otwórzmy. A, nie jest tak łatwo się tu do środka dostać. Ojej, są dwa opakowania. Zobaczmy. No i proszę bardzo, mamy taką naklejkę Olafa. Lecimy dalej. Zobaczmy, co jest w drzwiczkach numer 5. Gdzie go mamy? Gdzie mamy te drzwiczki, znaczy się? A, tutaj, w prawym górnym rogu. Zobaczmy. A to? A, to jest taka ozdobna bransoletka, która sama się nam na ręce zwija. Też z Olafem. Także wystarczy ją wyprostować, a potem lekko uderzyć w nadgarstek, żeby zwinęła się w bransoletkę. Właśnie ta podłużna rzecz. I tutaj mamy jeszcze dodatkowo jakąś reklamówkę, widzę, z postaciami. A, jakie można wylosować takie właśnie bransoletki. My mamy tą zieloną. I lecimy dalej. Zobaczmy. Szóstka. Tu na dole kolejny breloczek. I mamy tutaj różowy breloczek z... Kogo poznajecie? No, bardzo ładna postać. Któż to jest? Piszcie w komentarzach, jeśli rozpoznaliście. I lecimy dalej. Drzwiczki numer 7. A, tutaj, dobra. I co mamy w nich? A, mamy Elzę. A, proszę bardzo, broszka. W swoich niebieskich, w swojej niebieskiej sukni z jakąś taką peleryną i też w sumie jest tak samo wypukła jak ta naklejka z Olafem, ale jest to bryloczek. Ósemka, co jest, co kryje się pod drzwiczkami numer 8? A to co? A, czy to są sznurowadła? A, nie, to jest chyba, co to jest? Jakaś a nie, to jest jedno sznurowadło. W takich kolorach zimowych, granatowych, granatowy, miętowy, fiolet, no wszystko dopasowane do kalendarza, który Wam dzisiaj pokazuję, Disney Frozen. No i przejdźmy do kolejnych drzwiczek, numer
7. Gdzie my go tutaj mamy? Aha, dobra. No i co się tutaj kryje? Czy to jest Anna? Wydaje mi się, że głowa tutaj tej postaci może bardzo szybko odpaść niestety, przez to jaka jest elastyczna, ale no, cała reszta jest dość zintegrowana, także gumka jak się patrzy. 10. Drzwiczki numer 10. Co my tutaj mamy? A, tutaj mamy spinkę do włosów, dwie spinki do włosów. Takie same, z gwiazdeczkami, w kolorze niebieskim. Z postacią z Frozen. Rozpoznaliście postać? Piszcie w komentarzach. 11. A, kolejna. Tutaj mamy klamerkę, taki klips do włosów. Też Elza, Anna i Olaf. Fajna, różowa, brokatowa klamerka do włosów. I 12. Szukamy dwunastki. O, no nie widzę. Ach, tu, dobra. Tu się ukryły nam te drzwiczki, takie małe. I mamy tu kolejną naklejkę. Olaf. Ale nie, nie jest to naklejka, jest to kolejna gumka. Ale już taka bardziej tradycyjna. Gumka do włosów. Proszę bardzo, z Olafem, albo można nosić sobie jako bransoletkę, jak kto woli. 13 jest tutaj. Malutkie drzwiczki. I co my tu mamy? Czy to jest pierścionek? Tak, można go dopasować do wielkości palca. Można go ścisnąć, jeśli mamy mniejsze palce. I również mamy nasze dwie lodowe księżniczki. 14. Co się kryje pod drzwiczkami numer 14? A, to jest, zdaje się, temperówka. Temperówka również tutaj z Elzą. Tutaj wkładamy oczywiście ołówek, przekręcamy, no i działa jak tradycyjna temperówka. Okej, 15. Gdzie ją mamy? Tutaj u góry. Troszeczkę cofnę, tak, żebyście wszystko dobrze widzieli. Czy to jest taśma? Tak, to jest taśma z postaciami z Frozen. Okej, spróbuję tutaj odkleić. To jest naprawdę fajny gadżet, uważam. Zobaczcie, jak to ładnie wszystko wygląda. No, muszę przyznać, że naprawdę bardzo lubię takie taśmy. Tutaj motyw się powtarza. Jest Krzysztof, Elza, Olaf i Anna. O, tutaj coś odpadło. Dobra, no to zwijamy z powrotem. Super fajna taśma z postaciami z Frozen. Mnie się chyba na razie najbardziej podoba ten gadżecik. Lecimy dalej. 16. Tutaj. Co mamy pod 16? A to? Czy to jest kolejna klamerka do... Tak, to są z kolei... A, takie jakby wsuwki do włosów, zdaje się. Różowe, grubsze, z jakimiś tutaj też postaciami. O, proszę bardzo. Wsuwki do włosów. Tutaj mieliśmy spinkę. I tutaj różowe wsuweczki z reniferami. Dobra. 17. No gdzie mamy tą 17? Tutaj, w lewym górnym rogu. O, większe drzwiczki. A tu? A, tu są naklejki i jeszcze jakaś dodatkowa książeczka, zdaje się. Fajne, takie mieniące się naklejki, malutkie, też wypukłe. Mamy gwiazdeczki ze śnieżynką i dwie postacie z Frozen. No i teraz poszukajmy kolejnego numerka. Gdzieś tutaj. 18. I? A, no i mamy kolejne sznurowadło. Dobra, tamto miało w takim razie sens. Już myślałam, że zostaniemy z jednym sznurowadłem. Tutaj mamy drugie do pary. I 19 jest tutaj na dole. Zobaczmy, co się kryje pod tymi drzwiczkami. A, jest to kolejna albo bransoletka, czy też gumka do włosów, sprężynka.
a tutaj tym razem mamy Annę. No to przejdźmy do kolejnych drzwiczek. Numer 20 kryje się tutaj pod tym napisem, także niełatwo było go znaleźć, ale już go mam, otwieramy. Zobaczmy, co kryje się pod 20. A to co? Coś z perełkami? Nie mam pojęcia, słuchajcie. Czy to jest... Może to jest jakiś naszyjnik? Aha, to jest naszyjnik na gumce w kolorze niebieskim, w różnych odcieniach. Jest tutaj... A, to już można sobie też zawinąć. Proszę bardzo. Tutaj Olaf w bryle lodu. No i przejdźmy do drzwiczek 21. Gdzie je mamy? A, tutaj. Co się tutaj nam kryje? Chyba kolejna naklejka, zdaje się. Tak, jest to wypukła naklejka ze śnieżynką. Niebieska, zobaczcie. Też możemy sobie ją gdzieś przykleić, jak... gdzie mamy ochotę w każdym razie. Jest to no, taka specjalna naklejka, która nie tak łatwo, którą nie tak łatwo zniszczyć, także myślę, że jest bardziej trwała. Tak samo Olaf, którego wcześniej znaleźliśmy w jednych z drzwiczek. I kolejny numerek, 22. Uuu, co my tu mamy? O, czy to jest gumka do włosów? O, to jest dopiero ekstrawagancka rzecz. Z taką odstającą sukienką, jakby z taką halką czy woalką z cekinami. Bardzo, no nie wiem, ciekawy pomysł, bym powiedziała. Niebieska gumka. No więc można zrobić sobie jakąś ciekawą fryzurę i dołączyć, uwieńczyć właściwie ją właśnie Elzą we włosach. Bardzo fajnie. I 23 chyba teraz? Tak, 22 już były. 23. Mhm. Przedostatnie drzwiczki. I co my tu mamy? A, kolejny pierścionek. Też można go dostosować do wielkości palca. Mamy tutaj Elzę. I ostatnie drzwiczki, słuchajcie, otworzyliśmy już praktycznie wszystkie drzwi, teraz już wszystkie i mamy Elzę we własnej osobie. Figurkę, którą można, myślę, że to po prostu figurki do zbierania, a tutaj można wrzucić pod spodem, umieścić ołówek i jest to po prostu nakładka na ołówek, czy też jakiś taki o podobnym kształcie długopis. No, dość ciężkie to się wtedy robi, ale jeśli ktoś wejdzie w prawy pisania takim ołówkiem, to nie ma problemu. To wszystkie gadżety, które dzisiaj znaleźliśmy w kalendarzu. Figurki, gumki do mazania, temperówka, ołówek, naklejki. Jest też kolorowa taśma, nakładka na ołówek. Dalej mamy biżuterię, mamy tutaj bransoletkę, mamy naszyjnik, mamy dwie gumki do włosów, zdaje się. Mamy też pierścionki, kolejne gumki do włosów, wsówki, dwie spineczki, niebieskie i różowe spinki. Mamy klamerkę do włosów, no i te dwie gumeczki, o których mówiłam. Dalej mamy naklejki, aha, i broszkę jeszcze tutaj z Elzą. Dalej mamy kolejne naklejki, małe, duże, wszystkie wypukłe. Mamy też sznurowadła, no i tak naprawdę to już wszystko. To był naprawdę fajny, zaskakujący kalendarz adwentowy, bardzo bogaty w gadżety, musicie przyznać. Od Disneya z gadżetami z filmu Frozen, także dla fanów tego filmu jak najbardziej super prezent. Przedświąteczny w każdym razie. Mnie szczególnie spodobała się ta na przykład gumka, jest bardzo ciekawa. I oczywiście taśma z postaciami z Frozen. No i co jeszcze? No i te wsówki tutaj też ciekawe. Właściwie wszystko mi się podobało, ciężko powiedzieć jednoznacznie, co było najfajniejsze. Czekam pod filmikiem na Wasze opinie, Wasze zdanie, co podobało Wam się najbardziej z tego kalendarza adwentowego, które gadżety przypadły Wam najbardziej do gustu. No i cóż, zostańcie z nami, bądźcie z nami na bieżąco i zostawiajcie lajki i widzimy się już w kolejnych filmikach. Pa, pa!